dobry, gościox.pl. Dzisiaj w naszej redakcji jest pan Stanisław Klimowski z Dębowca, ale też z Madagaskaru. Jak to się stało, że pan się tam znalazł? Najpierw tak zapytam. Witam pana, witam państwa. Od kilku lat marzyło mi się, żebym wyjechał gdzieś komuś coś pomóc. Myślałem o Afryce. No i po kilku latach spełniłem swoje marzenie. Spotkałem znajomego mojego kolegi, który okazało się, że jest, przebywa na Madagaskarze już od 15 lat. Jest misjonarzem. W sumie to dwaj bracia. Pochodzą z Rudzicy, Wawrzeczko. No i tak dotarłem do księdza Ludwika Wawrzeczko. Porozmawialiśmy. I okazało się, że może pan jakoś pomóc, tak? Że po prostu bym się przydał. Mhm. No, a do czego się pan przydał konkretnie? Ksiądz miał taki projekt budowy zapory wodnej na pola ryżowe, ponieważ ubolewał już od kilku lat, że bardzo duża miejscowość boryka się z wyżywieniem, z brakiem tego wyżywienia, no, dlatego, że nie ma wody. No i ten projekt nie miał jak zrealizować, dlatego, że on w sumie nie miał jakiegoś takiego pojęcia budowlanego na ten temat, a na Madagaskarze, żeby znaleźć jakiegoś fachowca, ciężka sprawa. No, zgodziłem się. Ciężko było, dlatego, że ze względu na mój wiek, no, nie jest to takie proste, żeby podjąć decyzję. Dobrze, jutro jadę, nie? Tym bardziej rodzina chyba też tak nie zaakceptowała tak dalej, od razu szybko, prawda? No. Pana decyzji. A długo się pan zastanawiał? No, trwało to gdzieś ponad rok. To znaczy, ja już się zdecydowałem, tylko... Trzeba było przekonać. Chodziło o to tak zwane minimum przygotowania. No. I pojechał pan. Żona zaakceptowała, to najważniejsze. Zgodziła się, że pan na chwilę tam pojechał, ale wrócił. Tak, naturalnie. No. Nie zdawałem sobie tylko sprawy, gdzie jadę i jak to będzie ciężko. Naprawdę było ciężko. Co pana na początku tak bardzo zaskoczyło, jak pan przyjechał do tej miejscowości, Szlecią? Przede wszystkim przepaść cywilizacyjna. To jest, myślę, że w większości krajów Afryki tak jest. Bieda totalna, brud, smród, jak to się mówi. Choroby, pewnie przestępczość też dość wysoka. No i bardzo, bardzo duża przestępczość. Jeszcze w stolicy Antananarivo, jeszcze, ale już w głębi Madagaskaru jest bardzo niebezpiecznie. A w ogóle to rejon, gdzie myśmy się udawali, na wykonywanie tego projektu, gdzie służy ksiądz Ludwik, tam nazywają to czerwoną strefą. Dlaczego? Nie ma dnia, przepraszam, nie ma dnia, żeby nie było napadów, rabunków, morderstw. Tam policja nawet jest tak skorumpowana, że jedynie problemy rozwiązuje wojsko. Ale wojsko, jeżeli wchodzi, to wchodzi siłowo. Są ofiary. Czyli duże ryzyko wiązało się z pana wyjazdem i pobytem tam. A na czym polegało pana zadanie? Co pan robił? No, chodziło o to, aby ten projekt zapory, żeby to tak zaprojektować, że kiedy przyjdzie pora deszczowa,
A jeżeli jest pora deszczowa, to rzeki są tak bardzo wyzbrane, że przy jakichś słabych obliczeniach, niedostosowaniu pewnej ilości materiału, no nic by z tego nie było. Ta woda by zabrała tą zaporę, nie? No ale udało się. Zapora jest. Jest. Ludzie są zadowoleni. A pan? Też jest zadowolony. Mhm. Proszę powiedzieć, bo widziałem też zdjęcie, które wysłaliście chyba wy jako załoga, jako zespół w zeszłym roku do mediów. To było jakieś upamiętnienie stulecia niepodległości Polski, tak? Panie redaktorze, zawsze się uważałem za patriotę. Cieszyńskie, no uwielbiam, lubię ten region, tą ziemię. I pierwsze, co pomyślałem, to dobra okazja, że jest taka rocznica. No i mój kolega wykonał taki baner. No i jak była tylko możliwość w danej wiosce czy w stolicy, no to zwoływaliśmy malgaszy i robiliśmy zdjęcia, pokazywaliśmy. Ksiądz Ludwik tłumaczył, dlaczego to jest, że po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość i to jest upamiętnienie tego. A jak ludzie żyją na Madagaskarze? Bo wspomniał pan o tej przestępczości, która na pewno jest takim czynnikiem, ale... Ta przestępczość wynika przede wszystkim z biedy. Tam żyje się dniem dzisiejszym. Tam nie ma jakiegoś planowania. Ci ludzie nie planują, co będzie jutro, co będzie za tydzień, czy dalej. Oni patrzą, żeby dziś było coś wsadzić do żołądka, żeby nie zasypiali głodni. A niestety jest tak w większości, zwłaszcza po tych wioskach, że ludzie idą spać głodni. A jeżeli już mają ten ryż, bo tam jest podstawa, to jest ryż, to tak, śniadanie to jest ryż, na obiad jest ryż i na kolację jest ryż. A dodatek, to jeżeli oni mają raz w tygodniu jakiś dodatek do tego ryżu, może dwa, to ja kiedyś zauważyłem, jak mieli kawałeczek mięsa. To mięso nie było większe jak łyżka stołowa, to on popychał to mięso cały czas po tym ryżu, a na końcu go zjadł. Mhm. Najlepszy kawałek. Najlepszy kawałek. Mhm. Dzieci naprawdę to czasami serce ściskało, że nasze dzieci no wyrzucają to jedzenie, mają pod dostatkiem wszystkiego. A tam dziecko cukierek, jeżeli dostanie, to on ten cukierek pewno je raz w roku albo raz na kilka lat. A ile my wyrzucamy jedzenia? Na przykład po świętach, prawda? Tak, to jest. Tak. Żeby się odpowiedzieć. Mówisz coś o tym? Krótką myślę, że tak. Dziękujemy wam za dary, które otrzymaliśmy od was. Mistrzowie Wycaka i panu Mezana Bakami na EU. Myślę, że nasz pobyt u was przyczyni się do lepszego życia. No, myślę, że wykonamy tą pracę wspólnie, razem. Będzie się wam lepiej żyło.
Przy takiej diecie to podejrzewam, że stopień różnych chorób jest dość wysoki i ta służba zdrowia w niczym nie przypomina tego, co u nas. Tak. Czy był pan w jakimś szpitalu? Czy pana dotyczyły jakieś choroby? To znaczy tak, nie korzystałem na szczęście, ale już pod koniec dostałem zakażenia i z trudem przyjechałem tu już do Polski. Na drugi dzień byłem już w naszej służbie zdrowia, podwójny antybiotyk. Dzięki Bogu, jak się to mówi, wyszedłem z tego. Natomiast zachorować tam, zwłaszcza dla białego człowieka, no, ciężka sytuacja. Jeżeli jeszcze jesteśmy na odludziu, gdzie do najbliższego szpitala, powiedzmy, jest 300-400 kilometrów. Mało tego, tam, gdzie ja byłem, nie ma drogi, jako drogi utwardzonej do tej miejscowości. Cały dzień trzeba było płynąć rzeką, trudną rzeką Mangkhugi, jedną z najdzikszych rzek na Madagaskarze. W której pewnie były krokodyle. Były, tak? Były, chociaż ich nie widziałem. Ale sporo widziałem węży. Zresztą mam zdjęcia. Co prawda nie są to jadowite węże, ale i nie ma tam w sumie tak bardzo niebezpiecznych gadów czy innych zwierząt jak na kontynencie, ale... Ale skorpiony na pewno są niebezpieczne, przynajmniej tak... Są. Widziałem skorpiony, widziałem ukąszonego młodego człowieka przez skorpiona. Ale wyszedł z tego. Czyli nasze szpitale, nasza służba zdrowia zdecydowanie lepiej wygląda niż tam, no, co to jest... Nie do porównania, tak? Piekło, nie, niebo. Nie do porównania. Tam, ziemia i niebo. No myślę, że taka przepaść dwuwiekowa przynajmniej. A czy ludzie, którzy tam mieszkają, jak wiedzieli, że pan jest z Polski, to mają jakieś skojarzenia z Polską, z Polakami? Wiedzą, gdzie... To znaczy tak, no, jeżeli chodzi o wiedzę, gdzie, nie bardzo, dlatego że analfabetyzm na Madagaskarze bardzo wysoki. Chrześcijanie, zwłaszcza katolicy, kojarzą, ponieważ Jan Paweł II, Polak, biskupem tego regionu jest również Polak. I wielu misjonarzy jest właśnie z Polski. I stąd kojarzą, tak, Polaka papieża. Tak. Przede wszystkim z szacunkiem się odnoszą do nas, do Polaków. Nie powiedziałbym, aby to dotyczyło wszystkich białych. Z niechęcią podchodzą do Francuzów. Dawna kolonia, tak. A jaki język? No, w sumie kraj powinien być dwujęzyczny. Chociażby ze względu na tą kolonię, o której pan wspomniał. Ale z niechęcią właśnie podchodzą do francuskiego, nie chcą się uczyć. W miastach, w dużych miastach, żeby wyjść wyżej gdzieś z wykształceniem, jednak ten francuski jest jakby podstawa do pracy w urzędach chociażby, ale tak malgaski. I tym językiem? I tym językiem. No ciężki język, tam kilka słówek zapamiętałem, chociaż bardzo ciężko to jest. No dla nas ciężki, tak jak dla nich powtórzenie polskich słów. No. Tak, to na pewno. Proszę mi powiedzieć tak, bo pan zrobił, bardzo mówiąc tak ogólnie, i pan zrobił dobry uczynek, tak? Pan to w ten sposób, w tych kategoriach pan to pojmuje. A czy ludzie, którzy nas słuchają, nas oglądają, czy mogą jakoś wspomóc tę akcję, która no, chyba się nie zakończyła na budowie tej zapory wodnej, czyli... Jak wygląda to? Panie redaktorze, no to jest tak. Niedawno był ksiądz Ludwik Mawrzeczko na urlopie, ponieważ co 3 lata im przysługuje
odwiedzenia rodziny w swoim kraju. No i prosił, abym może chociaż jeszcze raz znalazł czas, ponieważ potrzebują, aby tam powstał internat, szkoła. Czyli rąk do pracy? Nie, może nie chodzi o te podstawowe prace, bo tam z chęcią ci ludzie przychodzą do tej pracy. Tylko ich myślenie jest z dziada pradziada, czyli tak jak budowano 100-200 lat temu, tak budują teraz. Księdzu marzy się, aby powstało to coś bardziej trwalszego. No a żeby coś bardziej trwalszego wybudować, no tam nie ma kto, żeby prowadził nadzór na tym, żeby to powstało. Przy tych warunkach też? Przy tych warunkach tam jest ciężko z każdym materiałem, ze wszystkim. No, z transportem? Transport, wszystko. Tam jest naprawdę, o wszystko trzeba walczyć. Ksiądz Ludwik ma po prostu tak wielką charyzmę. Nie jeden biały tam by chyba umarł, a on po prostu dosyć, że choruje ciężko na malarię. Ma co jakiś czas jakieś te ataki malarii. To jak tu przyjeżdża do Polski, to przy wzroście on ma 180, to on waży 40 kg. Ja mam nadzieję, że może uda się, jeżeli będzie ksiądz Ludwik tutaj w Polsce w następnym roku, to znaczy w roku 2020, to uda się go zaprosić też do programu i mógłby opowiedzieć szerzej o tej idei, którą ma i którą tam spełnia. Przede wszystkim on by to lepiej opowiedział o tej sytuacji jak ja. Ale pan to opowiedział właśnie ze swojej perspektywy, prawda? Osoby, która została w pewien sposób włączona w wielki proces, tak? To teraz tak, zaporę można zobaczyć już. Tak. Tak? Są tak. Jakieś zdjęcia? Czy Są. Tak? Są. Ja zachęcam Państwa do zobaczenia. Tak, myślę, że jakieś nowe zdjęcia również ksiądz by przysłał jako obecnie już funkcjonującej zapory. Mhm. Jeżeli, tak jak pan redaktor wspomniał o jakichś potrzebach i tak dalej, no utkwił mi w pamięci taki moment, jak dotarliśmy do wioski, gdzie ksiądz jest tam po prostu proboszczem tejże wioski. I on tam już wybudował taką jakby szkołę. I przy tej szkole jest kościółek. No ja nie dowierzałem, że to jest kościół, że to jest szkoła, bo to wygląda coś w rodzaju jakby baraku, jakby, ale to jest wysoki poziom budownictwa, zaznaczam. No i obok była tak zwana plebania. No powiem tak, u nas takie budowle, to się nazywa, że to jest kurnik, świnki się tam chowie, a tam proszę sobie wyobrazić, że w dwóch pomieszczeniach, 3x3, mieszkało 32 dzieci. Spali jeden obok drugiego, na piasku, bo tam nie ma wylewki, nie ma podłogi, nie ma łóżek. Tak funkcjonuje szkoła, tak funkcjonują ci misjonarze. I w takich warunkach. W takich warunkach. To, co pan powiedział, jest bardzo cenne. Tak naprawdę wydaje mi się, że właśnie w tym okresie świątecznym, kiedy wydajemy tyle pieniędzy, prawda, na prezenty, które tak naprawdę są tylko jakimś materialnym podarunkiem, a możemy zastanowić się nad też innymi sposobami po prostu przekazania dobroci, czegoś, co po prostu wynika z jakiegoś naszego odruchu serca. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i miejmy nadzieję, że będziemy kontynuować na przykład z księdzem Ludwikiem jeszcze. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję. Naszym gościem był pan Stanisław Klimowski.